proszę Państwa, żyjemy w czasach, w których kształcenie studentów i dostarczanie im wiedzy, która potem będzie przydatna w życiu zawodowym, staje się dzisiaj prawdziwym wyzwaniem. Praktycznie na wyciągnięcie ręki mamy różnego rodzaju źródła, które są wręcz nieograniczone, jeśli chodzi o dostęp do wiedzy, ale ciągle brakuje nam dzisiaj pewnego modelu, który by dawał nam możliwość w zupełnie nowy sposób tą wiedzę przekazywać. Jest to ogromna odpowiedzialność i ogromne wyzwanie dla wszystkich osób, które są z tym związane. Myślę, że jakby jedną z najważniejszych rzeczy jest tutaj doprowadzenie do sytuacji, w której nie tyle przekazujemy tą wiedzę, co bardziej uczymy praktycznych umiejętności, ale też podbudowanych bardzo mocno wiarą we własne siły i w to, że tak naprawdę jesteśmy kowalami własnego losu. To, co dla szczególnie wykładowców jest ważne, to na pewno wszelkiego rodzaju metody aktywizujące, które bardziej przypominają nie tyle wykład, co dialog ze swoją grupą, ze studentami, w trakcie której następuje rozmowa i wymiana poglądów i wzajemne inspirowanie się. Jedną z takich metod, która to w szczególny sposób umożliwia, jest analiza studiów przypadków, czyli case study, czyli nie tyle zajmowanie się teoretycznymi zagadnieniami, co bardziej pokazywanie ich faktycznych zastosowań w życiu, w różnego rodzaju organizacjach, bądź też firmach. Ale w jaki sposób dotrzeć do młodych ludzi, którzy chcą coś osiągnąć w życiu? Jak ich zainteresować? Jak pokazać, że mogą? Uważam, że jednym ze sposobów jest przede wszystkim duża empatia i wrażliwość, nawiązywanie relacji. Przede wszystkim ludzie, którzy to robią, powinni mieć pasję, powinni mieć zaangażowanie, powinni być zmotywowani i chęć tworzenia nowych, niepowtarzalnych relacji. Staramy się pracować na konkretnych przykładach praktycznych. Także staramy się bardzo w taki sposób praktyczny, ćwiczeniami, często za pomocą zabawy, za pomocą ćwiczeń, które pozwalają nam się rozluźnić, otworzyć i w takiej przyjemnej atmosferze pracować. Jeżeli chodzi o dzisiejsze nauczanie, warto zwrócić uwagę, że nie może ono być związane z ławkami i z wykładami, ale warto, żeby uczestnicy mogli ćwiczyć, doświadczyć, aby wykonywali zadania domowe, które są dla nich istotne, aby można było wracać do tego, co się zadziało wcześniej, aby mogli się z czymś nie zgadzać, mogli zastanawiać się nad tym, a dlaczego właśnie tak, żeby mogli krytykować, ale też spinać się z tymi wszystkimi, spierać wszystkimi mądrościami. Nie powinno być tak zwanych autorytetów, to znaczy ludzi, którzy wiedzą lepiej. Nie ma takich osób, które wiedzą lepiej. Obecna wiedza powinna polegać na proponowaniu, na rozwiązywaniu różnych rzeczy, na wyborze. To student powinien podjąć decyzję, czy chce. Nauczyciel jest tylko osobą, czy wykładowca jest osobą, która ma zaszczepić pewną pasję, pewną możliwość, pewne sposoby działania, może nawet dać narzędzia, ale cała praca powinna być po stronie studenta. Tylko wtedy on ma satysfakcję i tylko wtedy on może wziąć odpowiedzialność. I tą zarażoną pasją, którą ma od wykładowcy, może zarażać innych i realizować swoje cele. Jak być dobrym nauczycielem? Trudno w jednym zdaniu odpowiedzieć na to pytanie. Myślę, że na pewno mogą nam pomóc tutaj nasze cztery filary Wikinomu. Po pierwsze, warto być otwartym, nie tylko mówić, ale słuchać. Warto traktować studentów jak partnerów, być może do rozmowy, ale nie tylko, być może do negocjacji. Myślę, że też podstawą bycia dobrym nauczycielem jest znalezienie w samym sobie radości z dzielenia się wiedzą, którą sami kiedyś nabyliśmy od swoich nauczycieli. Prowadząc zajęcia, staram się przekazać w nich maksymalnie dużo pasji, maksymalnie dużo tego, co wyniosłem w swoim doświadczeniu zawodowym, to, co czerpię z mojego wykształcenia, łącząc tak naprawdę te dwa światy, łącząc jednocześnie świat psychologii, świat marketingu, świat otaczających nas mediów. Chciałbym, żeby uczestnicy zrozumieli, jaka jest specyfika mediów w kreowaniu wizerunku, czy to własnego, czy wizerunku firmy, instytucji, w której pracują. Poznanie specyfiki mediów jest w tym momencie bardzo istotne. Innymi regułami rządzi się telewizja, innymi regułami rządzi się radio, a jeszcze innymi regułami rządzi się prasa pisana. Budowa kapitału społecznego zależy tylko od nas samych. To my decydujemy o tym, to my, nasza grupa, uczymy ich, w jaki sposób zbadać ten kapitał społeczny danej grupy, danej społeczności, w jaki sposób budować ten kapitał społeczny. Potrafię ich przekonać do tego, jak ważne, żebyśmy
potrafili zbudować taką sieć. Uczymy ich, podajemy narzędzia do budowy tej sieci, jak wykorzystać tą sieć w różnych celach, na przykład znalezienia pracy, prawda? Szukam pracy, nie mam pracy. Ta moja sieć kontaktów może mi bardzo w tym pomóc. Budujmy ten kapitał społeczny, a wtedy nasze społeczeństwo będzie bogatsze, będzie lepsze. Bowiem łatwiej jest zorganizować coś w grupie, której członkowie sobie ufają, którzy się wspierają, którzy chcą. To jest stara idea.